Są różne projekty. Teraz są jeszcze dyskusje pomiędzy rządem, parlamentem, organizacjami handlowymi. To fakt, że pierwszy projekt był trochę specyficzny, bo średnio ten podatek w stosunku do różnych próg od 0,9 do 1,9 soboty, niedziele powodował średnicę na poziomie 1,26% w stosunku do skali firmy. A zysk net, coś działalność retailu w Polsce, to jest 1,2% od obrotu. Ludzie myślą, że są kosmiczne zyski, to nieprawda. I w związku z tym, jak brać coś zysk? Ja myślę, że oni to rozumieli, bo jeśli nie ma potencjalny zysk, nie ma inwestycji i wszystko się wolni. I konsekwencje to jest zwolnić tempo rozwoju retail, to znaczy konsekwencje zwolnić rozwój producentów. Bo jeśli maszyny do sprzedaży jest zablokowane, konsekwencje na rynek wewnętrzny, że maszyny do produkcji też jest blokowane. Więc myślę, że teraz zaczyna być bardziej rozsądne dyskusje około tego projektu, który sumę nie będzie finansować całość potrzebna polityki rodzinnej, które być może potrzebne. To nie dyskutuję. Ale sposób finansować tego, myślę, że nie jest związany podatek sektorowy, a bardziej szukasz rozwiązania liniowe na całość gospodarkę, bo w końcu finansowanie polityki rodzinnej to musi być coś od solidarności pomiędzy różne elementy społeczności, a nie tylko jeden sektor, który płaci i w końcu powoduje dużo konsekwencji, na przykład wyrizonkowe na rynek międzynarodowy. Nasza branża jest reprezentowana przez organizację Polski POIT, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. I my działamy w tym gronie. Nie mamy indywidualny ruch, ale myślę, że też temat jest wrażliwy, bo był taki przykład na Węgrzech. Potem rząd na Węgrzech musi zmienić się, ma potencjalne kary od Unii Europejskiej. Wszystko nie jest łatwe. Więc myślę, że trzeba szukać innych źródeł finansowania, bardziej solidarne. Ja wiem, że też projekt jest obniżyć VAT, ale żeby finansować wszystko, byłoby tylko, ja liczyłem, że kiedyś tylko podnieść VAT tylko 0,1%, 0,2% był ten sam efekt. I już był problem rozwiązania i był dużo część finansowania tej polityki, ale to nie ja, który decyduje, muszę dopasować do ustawy, więc czekamy.